Cześć, dzień dobry! Mówi Dorota Freitag z kreatywniekom. Dziś mam dla Ciebie bardzo nietypowy wieszak na drobiazgi typu gumki do włosów, kolczyki, a być może również na klucze. Jako ramki używam pudełka, to jest dół pudełka drewnianego okrągłego. Równie dobrze mogłoby to być pudełko tekturowe lub metalowe. I pierwszą rzecz, którą robię, to maluję go dwukrotnie kolorem granatowym tak żeby na zewnątrz i wewnątrz było jednolicie pomalowane na granat następnie mam bardzo sympatycznego łosia materiał to jest MDF i to jest łoś, który składa się z trzech elementów ma taką ramkę, na której montowana jest głowa i poroże i tego łosia maluję w kolorze pomidorowym na czerwono dwukrotnie również, bo MDF jest dosyć ciemny, ja go celowo nie gruntowałam, żeby ten kolor czerwony był intensywnie ciemny następnie za pomocą szablonu w haft krzyżykowy nanoszę wzór najpierw serduszka na tą ramkę a później też nanoszę go na głowę i na poroże, ale w taki już mniej dokładny sposób chodzi mi bardziej o krzyżyki niż o serce bo krzyżyki kojarzą mi się z norweskimi swetrami i z takim tradycyjnym wzornictwem więc e, były to dla mnie, e, był to dla mnie ważny tutaj motyw farba to jest Titanium White i za pomocą pędzla do szablonów i szablonu nanoszę moje dekoracje następnie składam e, mojego łosia i e, żeby wzmocnić to złożenie on bardzo dobrze na styk się składa ale żeby się na pewno nie rozmontował podczas użytkowania będę używała też kleju hobby dostało mi jeszcze ozdobienie ramki Moja ramka jest w kolorze granatowym i również te białe krzyżyki na nią naniosę. Jeśli chodzi o ten szablon, to wprawdzie nie jest to całe serduszko, tylko użyłam wzoru trójkąta, ale za to okazało się, że rozmiarem pasuje dokładnie i dookoła udało mi się równo ozdobić moją ramkę. Sklejam mojego łosia z ramką, a następnie przyklejam ramkę. Do pudełka, czyli e, łosia do ramki. I po sklejeniu pozostało mi tylko jeszcze zabezpieczenie ramki za pomocą bezbarwnego wosku, tak żeby móc bez obawy przetrzeć wilgotną szmatką w razie zakurzenia. I w ten sposób powstał bardzo nietypowy wieszak na domowe drobiazgi. Pozostaje mi jeszcze przykleić z tyłu właśnie zawieszkę, żeby móc umieścić go na ścianie. Mam nadzieję, że ci się ten nietypowy projekt spodobał. Zostaw parę słów od siebie. Linki do produktów znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia. Pa!